20 siódmą sesję Rady Gminy Becz. Witam na dzisiejszej sesji pana Marcina Janiaka, wójta gminy Becz. Witam panią Karolinę Frewczyk, skarbnika gminy. Witam panią Annę Kurek, sekretarza gminy. Witam panie i panów radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych jest 14 obecnych, co stanowi o prawomocności naszych dzisiejszych obrad. I teraz pozwolę sobie przedstawić porządek obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy, punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzy, przedstawienie porządku obrad, punkt cztery, przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Gminy Bęcznej, punkt piąty, opinia zgodna Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bęcznej, punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt, a dokonanie zmian w budżecie gminy Bęcznej na rok 2021, punkt wymieniającą uchwałę w sprawie wieloletnich prognozy finansowej gminy Bęcznej na lata 2021-2035, punkt C, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bęcznej 2021 roku. Punkt D. Udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiego w wyznaniu świętego Stanisława Biskupa, zielonoczelnika w Rodni. Punkt E. Zgody na sprzedaż nieruchomości. Punkt 7. Wolne wnioski i sprawy różne. Punkt 8. Zamknięcie sesji Rady Gminy Bęcznej. Czy jakieś uwagi do tego porządku Państwo radni mają? Nie. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do dalszej części. Do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Gminy Bęcznej. Protokół punktu oglądu urzędzie. Mogę Państwa się z tym. Czy jakieś są uwagi do tego protokołu z poprzedniej sesji? Nie. Jeżeli nie ma, to przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Opinia zgodna Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bęcznej. Proszę o przedstawienie pana przewodniczącego. Proszę bardzo. Opinia zbiorcza Rady Gminy Bęcznej to materiał będący przedmiotem dzisiejszej sesji Rady. Wysoka Rada, ustawę Komisji Rady Gminy w dniu 29.2021 roku dokonały szczegółowej analizy materiału będące przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Gminy i pozytywnie zaopiniowały wynik głosowania jawnego przy 14 głosach za i jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bęcznej na rok 2021, zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bęcznej na lata 2021-2035, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bęcznej w 2021 roku, udzielenie dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Grodni i punkt piąty, zgody na sprzedaż nieruchomości. Szanowna Rado, proszę przy podejmowaniu uchwały kierować się przedmiotową opinią. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przejdźmy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A. Dokonanie zmian w budżecie gminy Bęcznej na rok 2021. Myślę, że to było omawiane na naszych komisjach poprzednich, także pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Bęcznej w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bęcznej na 2021 rok. Rada Gminy Bęcznej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 15 łamane przez 145 łamane przez 20 Rady Gminy Bęcznej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bęcznej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmian załączników 1. Dochody budżetu gminy Bęcznej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2. Wydatki budżetu gminy Bęcznej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy Bęcznej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektorów finansów publicznych na rok 2021 otrzymuje
6 uchwały. Punkt 7. Załącznik nr 11. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 otrzymał brzmienie zgodnie z łącznikiem nr 7 wyniniejszej uchwały. Punkt 8. W paragrafie 6 dochody i wydatki budżetu obejmują po punkcie 6 dodaje się w punkt 7 o brzmieniu. 7. Dochody i wydatki związane z organizacją transportu dowozu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznej punktów zgłoszeń, potrzeba transportu i informacją o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 16. Punkt 9. Paragraf 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują w punkcie 7 dotacje punkcie 8 o brzmieniu. Punkt 8. Dochody i wydatki z realizacją programu wspierania seniorów w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 17. Punkt 10. Załącznik nr 16. Dochody i wydatki związane z organizacją transportu dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z organizacji telefonicznej punktu zgłoszeń potrzeb transportu oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w roku 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Punkt 11. Załącznik nr 17. Dochody i wydatki związane z realizacją programu wspierania seniorów w roku 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Ustala się plan deficytu budżetowego w wysokości 327 206 zł i 2 grosze. Źródłem pokrycia planowego deficytu budżetu są wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 202 039 zł 13 groszy i przychody wykazane w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 464 zł i 5 groszy i przychody wykazane w artykule 217 ust. 2 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 97 702 zł 84 grosze. Paragraf punkt 2. Ustala się przychod budżetu w łącznej wysokości 797 206 zł 2 grosze i rozchody budżetu w łącznej wysokości 470 tysięcy zgodnie z łącznikiem nr 3 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bez zmieniającą uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Pęczów na 2021-2035. To też to było wszystko uprzednie na naszych komisjach przedstawione wobec tego. Przedstawię projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Pęczniew zmieniającą uchwałę w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Pęczniew na lata 2021-2035. Rada Gminy Pęczniew postanawia w paragraf 1 w uchwale nr 25/146/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia letniej prognozy finansowej gminy Pęczniew na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2035 wraz z objaśnieniem otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Są jakieś uwagi z projektu uchwały? Wobec tego stwierdzam kworum, przystąpienie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kto się wstrzymał? Dziękuję, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu, D. Udzielenie dotacji dla parafii rzymskokatolickiego od wezwania świętego Stanisława biskupa i uczennika w Krocie. I też pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Beczyn w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej świętego Stanisława biskupa i uczennika w Krocie. Rada Gminy Beczyn uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się parafii rzymskokatolickiej dotacji celowej w wysokości 20 tysięcy złotych przeznaczenie na wykonanie prac remontowych budynku kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika obrony. Paragraf drugi. Dotacje zostały udzielone ze środków budżetu gminy Pęczyn na rok 2021. Paragraf 3. Szczegóły, zasady wypłacania dotacji, jej przeznaczenie i sposób rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między gminą Pęczyn z parafią rzymskokatolickiego od wezwania świętego Stanisława biskupa i męczennika obrony. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pęczyn. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę, wobec tego stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. I przechodzimy do punktu. Zgody na sprzedaż nieruchomości. Tylko też żeśmy to omawiali na komisjach. Więc tego przedstawię projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Pęczyn w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości. Paragraf 5. Punkt 5. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości lokalnej położone we wsi Pęczyn, gmina Pęczyn przy ulicy Wspólnej 3, mieszkania 15 na działce oznaczonej numerem 1000 o powierzchni 926 m2 stanowiące własność gminy Pęczyn na podstawie decyzji wojewody sieradzkiego z dnia 1991 roku numer G7.7242/18/91 uwidocznionej w księdze wieczystej KWSR2L/00012845/7 punktu drugi wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w punkcie pierwszym oszacowana przez rzeczoznawcę rynkowego wynosi 132 120 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały uważa się wójtowi gminy Pęczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski, sprawy. Więc też mamy, jak zawsze, planie pracy naszej Rady jest informacja od Państwowej Straży Pożarnej, od Policji o stanie bezpieczeństwa, a także o stanie bezrobocia na terenie naszej gminy. To żeśmy omawiali na komisjach, zresztą też Państwo radni mieli w materiałach. Proszę bardzo. Ja może bym powiedziała krótko o sprawozdaniu
rehabilitacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew, refundacja już poniesionych wydatków na zadanie zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko, tutaj nasz port jachtowy. Było to dofinansowanie do wykonania zadań przebudowy naszych dróg gminnych i dofinansowanie wynosiło 342 807 zł oraz dofinansowanie do realizacji projektów oświatowych 46 581 zł i 62 grosze. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na planowane 19 923 154 zł i 86 groszy. Zostały wykonane w wysokości 18 438 030 groszy, z czego wydatki bieżące tutaj planowane 18 171 221 zł i 33 grosze zostały wykonane w wysokości 16 693 602 zł i 30 groszy. W wydatkach bieżących są tutaj ujęte wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem naszych jednostek organizacyjnych, czyli Urząd Gminy, Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Pęczniewie oraz dotacje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie. Mieszczą się tutaj też wydatki na obsługę długu i na planowane 49 878 78 zł wykonano 45 100 zł i 60 groszy. To są odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe naplanowane 1 751 933 zł i 53 grosze. Wykonano w kwocie 1 744 430 zł i 40 groszy. W wydatkach majątkowych tutaj największą pozycję stanowiły termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. W 2020 roku została wykonana termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pęczniewie. I tutaj planowane były na ten cel środki w wysokości 481 tysięcy zł. Dofinansowanie tutaj i realizacja wydatków związanych z naszymi drogami. I tak, przebudowa drogi gminnej numer 111006E na odcinku drogi powiatowej do granicy gminy Zadzim, przebudowa ulicy Sportowej oraz przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew, to jest ulica Rynek, i zostały przygotowane dwie dokumentacje, przebudowa drogi na odcinku Zagórki Rzecz oraz przebudowa drogi gminnej numer 111-102F, Jęki, Suchorzyn, Dymów. Ogółem wynik budżetu jest dodatny to 3291 zł i 47 groszy. Na koniec 2020 roku kredyty stanowią kwotę, kredyty i pożyczki zaciągnięte, jest to kwota 3 125 000, z czego 2 200 000 jest to kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 925 000. Ogólnie raz w 2020 roku spłaciliśmy 465 tysięcy. Z mojej strony było takie najważniejsze informacje. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Panie przewodniczący, panie panowie radni, szanowni państwo, przede wszystkim cieszy to, że w ubiegłym roku utrzymaliśmy w mojej ocenie wysoki poziom, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Realizowaliśmy duży projekt unijny, rozpoczęliśmy realizację dużego projektu unijnego, jeżeli chodzi o taką modernizację. Zgodnie z moimi tutaj zapowiedziami również zaczęliśmy realizować inwestycje drogowe. Tak naprawdę wszystkie przyjęte do realizacji inwestycje udało się przeprowadzić, udało się częściowo je porozliczać w ubiegłym roku, część została ujęta w wieloletniej prognozie, chociażby termomodernizacja, którą kończymy i będziemy całościowo rozliczać w tym roku, ale generalnie myślę, że tutaj powinniśmy zarówno panie i panowie radni, jak i my tutaj kawał dobrej roboty i plus to wszystko udało się zrealizować. Zamykamy te inwestycje.